Cześć. Kolejne kilometry za nami. Jesteśmy przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj jest kolejny dzień naszej podróży. Przyjechaliśmy w nocy, stanęliśmy obok tego miejsca. Zobaczcie, jak zarośnięte. Próbujemy dostać się tam dalej. Za górą jest Ukraina. Czwarty dzień naszej wyprawy do Albanii. Przejechaliśmy Słowację, jesteśmy aktualnie na Węgrzech. W pięknych okolicznościach przyrody mieliśmy dzisiaj nocleg. Węgry. Jedziemy dalej do Debryczyna. Poszukaliśmy fajne termy, akwaparki. Węgry słyną z wód termalnych. Ja zazwyczaj kąpię się w wodach siarkowych. Tam potem piękne loki. Skóra miękka. Szkoda, że w Polsce nie mamy takich pracowni wód termalnych. Za tymi drzewami tutaj, że jest nasz kamper. Albo za tymi. Ja pójdę po śladach auta. Iggy wysłał mnie, żeby zobaczyć wydło wody, rzeka. Niestety jest trzcina i nie ma możliwości wejścia, przybliżenia się do niej. Wczoraj byliśmy w Polsce w Bieszczadach. Zrobiliśmy sobie piękną wycieczkę, spacer, połączona wędrówka z jogą, z medytacją.
coraz bardziej odważna. Wybieram się na coraz dłuższe spacery sama. Jestem siebie bardzo dumna. Zobaczymy, Iggy pewnie śpi. Godzina 14, ale kierował. Umyliśmy zęby, zjedliśmy śniadanie. Na śniadanie grejpfruta. Jedziemy dalej. Myślałam, że jesteś na kolasa i zastanawiałam się, czy mogę nagrywać. W połowie drogi na Połoninę towarzyszył nam lis. Piękny, nie bał się nas i ludzi. Połonina Wetlińska, mój debiut.